Oto najbardziej rzetelny test polskich serwerów, oczywiście nie wszystkich, tylko tych większych. W wstępie prosiłbym cię o zostawienie suba, bo zaraz dobijemy 3000 subskrypcji. Oraz łapki w górę, no i co, lecimy. Ej, nie, dobra, totalnie nie wiem, o co chodzi. Myślałem, że to wina Lunara i przełączyłem się na normalnego, oryginalnego Minecrafta i się w ogóle nie mogę połączyć na ten serwer. Spróbuję na non-premce, więc zobaczymy. Dobra, po małych problemach udało mi się zalogować na ten serwer. Niestety na non-premium, no ale nic z tym nie poradzimy. I jesteśmy teraz na Anarchy GG, na pierwszym serwerze, który będziemy oceniać. To on stworzony przez Petera, Sagiego, Dexiego i... chyba tego trzeciego albo tam czwartego. Dobra, po wejściu mamy trzy tryby: Box PvP, One Block i Anarchia SMP. Na Anarchii jest najwięcej osób, więc wejdziemy i zobaczymy. Ogólnie straszne lagi, tylko że nie wiem, czy przez to, że mam do drugiego Minecrafta w tle, albo przez to, że tu jest styk. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Aha, bo to jest strefa AFK, to dlatego. Dobra, jesteśmy na połączeniu z sektorem S2. Mała Ania 2008. Polecimy, o, aha, anulowana. Jeszcze raz się do niej tepnijmy. Zobaczymy, czy nas zabije, czy nie. O, TPA, TPA. O, dobra, przenosi nas. Zobaczymy, czy umrzemy, czy nie. Ktoś się tego spodziewał, to ja nie wiem. Dobra, lecimy na kolejny tryb. Dobra, kolejny tryb to jest One Block i jest na nim 810 osób, co jest całkiem sporo. Czemu nie mogę zebrać? Nie, już mi się nie podoba ten serwer, jak mi kradną itemy. Wrap, walentynki, wrap. No to dobrze pisałem. Musisz odkryć najpierw ten obszar. Aha, no to fajnie. Podróż do twoja wyspa. A ja mam swoją wyspę jakąś? No to dobra, to jest typowy w sumie One Block. To co tu się dużo, co tu dużo gadać o tym. O, stać mnie na kill off. A nie, jeszcze jednak mnie nie stać. O, krowa. Dobra, muszę podbudować krówce, żeby nie spadła. Ona jest teraz moją koleżanką. Ej, ale nie, po co się stara stąd, bo cię zaraz wezmę i wywalę stąd, no nie? O Boże, no. Mamy kill off i łopatę, więc to jest dość dobry start. Teraz w ogóle odkryłem, że mogłem sobie odebrać kit. Ale oczywiście nie wiedziałem o tym i dopiero teraz to odebrałem. Jak mogliście zauważyć, bardzo fascynujący i ciekawy tryb i bardzo zachwycił mnie, jaki on jest strasznie wciągający. Lecimy teraz na box PvP, na którym jest 409 osób. Tutaj też mogę kit odebrać? Pay to win. O, jak systemy? Może nie tak pay to win. Dobra, idziemy się bić. Patrzcie, jak tego noobka rozwalam. No nie, dobra, czekajcie, lecimy. O ty pało głupia. No on ma jakieś 17 razy lepszy miecz. No nie, nie, pay to win jest ta gra. Będę w to grał, dopóki kogoś nie zabiję, będę w to grał. Ale mam kill off sam. A dobra, to jakiś noobek jest. No nie! Miał 3 HP! Miał 3 HP! Muszę uciec. Idź stąd. Ty, tu można cały czas kit odbierać. A ja nie wiedziałem. Lecimy po jakąś nubka. Ale go klepie, ale strefa. 1-8 PvP. Ty! S! Zabójstwo! A ty co? Nubeczku jeden? Co? Boisz się pana moje... pana... Oj, oj, nie bij, nie bij mnie, nie bij mnie. Ale on ma totem! Ale ten ogień jest duży strasznie, ja nic nie widzę. Zadanie zaliczam za wykonane, ponieważ zabiłem jedną osobę. Teraz lecimy do lobby ocenić całokształt serwera. Dobra, ogólnie stworzyłem tutaj listę od najwyższej do najniższej. Czyli Sigma Server, czyli takie top of the top, najlepsze perełki, jakie udało mi się zdobyć. Dwa, no takie, o, ale super. Od biedy ujdzie, czyli że no, od biedy ujdzie. Grywalne, ale gówno. No, czyli grywalne, ale gówno. No i sraka, no to wiadomo, co to znaczy. Serwer GG ląduje, od biedy pójdzie, ponieważ według mnie jest o wiele za mało trybów. I co prawda jest dosyć dobrze rozwinięty, ale wciąż za mało tych trybów. Następny serwer, już drugi, który będziemy oceniać, to są rapy.pl. Serwer został stworzony przez Tobiasza Gaming, tego od Manhuntów. I zobaczymy, jak wygląda całokształt. Serwer jest dość podobnie skonstruowany do poprzedniego, więc co, nie pozostało nam nic, tylko ocenić. Dobra, po wejściu na serwer mam straszny spadek FPS-ów, ale to dlatego, że tu jest strasznie dużo ludzi. Ej, serwer, spawn, w sensie lobby, wygląda naprawdę fajnie. Tam jest Tobiasz Gaming, tutaj jest Genblock, Earth SMP, Lifesteal SMP, Box PvP, Randomizer. O, to jakiś nowy tryb, nigdy już go nie widziałem. Dalej Bedwarsy i Practice. Więc nie pozostało nam nic innego, tylko ocenienie całokształtu. Więc lecimy po kolei na każdy tryb. Jak mówiłem, mamy tak:
Bedwarsy, Box PvP, Practice, Lifesteal SMP, Earth SMP, Randomizer i Denblock. 7 różnych trybów. W porównaniu do poprzedniego serwera mieliśmy 3, a tu mamy aż 7. Więc lecimy na pierwszy, na Bedwarsy. W ogóle śmieszne jest to, że pisało, że zalecana wersja jest każda gry, a my jesteśmy na 1.20. Ja byłem pewny, że tu będzie PvP 1.16, więc jakby był na 1.8, to możemy mieć lekko przewalone. Aha, tam pisało, że jest od, że każda wersja gry, a tu pisze, że od 1.16, czyli dobra, nie pomyliłem się. Ale mamy dwa tryby, Lifesteal i normalne Bedwarsy. Polecimy Lifesteal, bo normalne Bedwarsy chyba każdy wie, jak wyglądają. Pierwsze, co mi się rzuca oczywiście tutaj w oczy, są autorskie chyba mapy. Na 90% według mnie to są autorskie mapy. O, ta gra się zaczęła. Oj, oj, kolego. Skilliszył, skilliszył, uciekamy. Aha. Ej, ja już wiem, o co chodzi z tym Lifesteal'em. Jak zauważycie, nie mam jednego serduszka. Ja nie wiedziałem dokładnie, ja nie byłem pewny, czy chodzi tutaj o to, o czym myślę. No nie, no nie buduj się tak, chłopie, no. No nie Fortnite. Nie, dobra, mamy jedno serce mniej. I pewnie ten chłop ma... No to fajnie, ginę. Chciałem przetryhardować, no ale trudno, przegrałem. Nie ogarnę tego trybu, ale myślę, że jakbym poćwiczył chwilę, to mógłbym wygrać. Ale dobra, lecimy do następnego trybu. Dobra, następny tryb to będzie practice, bo wydaje mi się, że każdy wie, na czym polega box PvP, więc po prostu je ominiemy. Dobra, jesteśmy już na practice i mamy tutaj tak, walki nierankingowe i rankingowe. Więc lecimy sobie nierankingowe i polecimy sobie, ale mało ludzi jest. Dobra, polecimy sobie na standardowe, bo jest... No, aha. Dobra, lecimy nierankingową. No ale on hitów nie dostaje parę razy. Ale chłop ma lagi. Wygrałem? Wygrałem! Esa, skill z Mindmana został. Dobra, mamy tutaj jeszcze paręnaście innych trybów. Więc naprawdę jest tego sporo. Ja nie chcę wam wszystkiego pokazywać, żebyście sobie też mogli sami wejść i sprawdzić. To nie jest żadna promocja tego serwera, nikt mi za to nie zapłacił. Ale mówię, że po prostu, żebyście sobie sami weszli, żeby też nie zanudzać na filmie, bo chcę, żeby wiecie, było wszystko dynamicznie. Brain Rot Trivia Extreme Edition. Only True Sigmas will get it all right. Więc lecimy na kolejny tryb. Dobra, kolejny tryb, który możemy przetestować, to jest Lifesteal SMP, ale podejrzewam, że każdy z nas wie, na czym polega SMP, a Lifesteal, czyli że po prostu gramy o to, że ktoś nam zabierze serca, no nie? Ale RTSMP, nie wiem co to jest, możemy po prostu wejść sobie zobaczyć. Dobra, nigdy w życiu nie grałem na tym serwerze, a dostałem jakieś itemy. I zobaczymy, co tutaj można dostać. Aha, Lifesteal, czyli, boże nie Lifesteal, tylko RTSMP. Czyli, że pewnie mapę gdzieś można sobie znaleźć w internecie. Czy coś pewnie takiego. Wiem, na czym polega ten tryb. Tu normalnie można sobie kraje tworzyć i tak dalej. To chyba na tym polega. Tutaj coś jest. Zrespiło nas chyba właśnie obok jakiejś gildii. Nie, tylko że ja, tylko żebym nie utonął, błagam. I napiszmy ładnie, tak jak się kiedyś pisało. Robimy tak, hop, luzak tu był. Dobra, napisane ładnie, pięknie. Szczerze, na tym trybie nie chcę was zanudzać, bo tu trzeba by było sporo grać, żeby coś porobić ciekawego i naprawdę fajnego. Jak można zauważyć po prawej stronie, możemy zarabiać tu normalne pieniądze, mieć pracę i państwo, tak jak wam mówiłem. Więc naprawdę spoko mi się wydaje do takiego chillowego pogrania sobie z kolegami na serwerze. Więc co, lecimy do następnego trybu, go. Dobra, kolejny tryb to jest randomizer. Nie mam pojęcia w ogóle, co to jest za tryb, więc sprawdzimy go. Można manhunt randomizer, randomizer UHC. Randomizer UHC wygląda ładniej, więc wejdziemy na niego. Gramy duo, bo na solo nie ma ludzi. O Boże, trzeba czekać. Czekajcie, skoro to jest środek, to ja sobie tu ustawię waypointa, żeby wiedzieć, gdzie iść w razie W. Ustawmy taki ładny czerwony kolor, jak czerwony przycisk na dole, który musi się zmienić w szary. Co? No way! Subskrybujcie! No i co, lecimy do samej gry, bo nie ma co czekać. Dobra, gra się zaczęła i ja już wiem, o co chodzi. Dostajemy po prostu randomowe itemy albo bloki z innych bloków. Po prostu trzeba je kopać, żeby zdobyć jak najlepszą rzecz. Więc po prostu macie tutaj w sumie urywki same z najlepszych momentów, jakie były, bo całe jakbym to całe wstawił, to by pewnie zajęło z 15 minut, więc po prostu nie ma co przedłużać. O, Trident! Zajebiście! Dobra, dostałem info, że z Dirta leci Bastion, więc to sprawdzimy. Kopię Dirta już chwilę i na razie mi nic nie wylatuje. Ale niektórzy ludzie nie umieją pisać, więc może akurat, że z Dirta zwykle...
Trzeba jakoś to przyspieszyć i znaleźć gdzieś... Nie! Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Tego, poszukajmy wioski. Bo z wioski może nam wydropić coś fajnego. Tylko fajnie jakbym miał jeszcze drewno, bo nie mogę zrobić craftingu nawet. A mam sporo żelaza. O, wioska, zajebiście. Ogólnie dopiero teraz się skapnąłem, że za 2 minuty będzie PvP włączone. Bo ja się tak tym na razie zbytnio nie przejmowałem, no nie? Tam jest środek dopiero. A ja nie mam totalnie żadnych bloków, nie mam nic. Bo ogólnie to jest tak, że ja bym chciał mieć netherite seta przed PvP, no nie? Seta sobie już mogę zrobić, ale bardziej mi chodzi o to, że typy na mnie mogą pójść łatwo teraz. Dobra, lecimy na żywioł na tych typów. Zostawmy sobie loot w razie wypadku, gdybyśmy musieli bardzo, bardzo uciekać. Mamy tutaj jakiegoś noobka, którego zaraz je rozjadę moim tridentem. Patrzcie, mam go na strzała teraz. O cholera! Ja tego diaksa biorę. Taki byłeś hop do przodu z kolegą? Fokus na diaksa. Ale dostaję w plecy. Nie, muszę go mieć. Nie! Zginąłem! Tyle byłem od zabicia go. Dobra, kolejny tryb to jest Genblock. I wchodzimy i patrzymy, co to jest. I to jest ostatni tryb na tym serwerze, który będziemy testować. Pozycja w kolejce 9 do Genblock. Ha? A, serwer jest wyłączony. No to bardzo mi przykro, nie przetestujemy tego serwera. Więc lecimy sobie do jego ocenki. Mamy ostatni już serwer na liście, ponieważ to była ocena dwóch największych polskich serwerów, takich typowo nowych, z nowymi trybami i z nowymi po prostu jakimiś, i z nowymi mechanikami. Serwer GG jest na od biedy ujdzie. To według mnie osobiście jest dobrym poziomem dla tego serwera. Rapy według mnie poszłyby na What Ale Super albo na Sigma serwery, ale według mnie to jest tak coś mniej więcej pomiędzy. Ale bardziej bym strzelał na to drugie, bo Sigma serwery to tak średnio by pod to podchodziło. Chociaż naprawdę jest 2 razy lepszy według mnie od Anarchy GG, ponieważ jest naprawdę 2 razy więcej trybów i jest różnorodność, no nie? Bo jak ktoś lubi na przykład Bedwarsy, to idzie sobie tam pograć w Bedwarsy. Jak ktoś lubi ten randomizer, no to idzie w randomizer. Jak ktoś lubi Anarchię, to tam jest Earth SMP i bodajże jeszcze Lifesteal SMP. Więc według mnie ten serwer zasługuje na miano Sigma serwera. To ład, ale super. Chociaż ten serwer pomiędzy, myślę, że byłoby idealnie. Więc według mnie osobiście rapy.pl wygrały to starcie z Anarchią GG. Dobra, to już jest koniec filmu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Już zdążyłem wyłączyć kamerę, bo mam wrażenie, że już macie mnie dość. Bardzo się cieszę, że dotrwaliście do końca. Pamiętajcie o zostawieniu suba i łapki w górę, bo zaraz dobijemy 3000. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Yo!